Marta, twoje książki to są pozycje kultowe na półkach kuchennych wszystkich moich koleżanek. Co sprawiło, że akurat ty przemówiłaś do nas, niegotujących? Jest mi bardzo miło, jestem aż zaskoczona, więc gram na czas. A tak serio, to wydaje mi się, że może kluczem w tej sympatii wokół jadłonomii i tego mojego wegańskiego gotowania jest to, że staram się nikogo nie przekonywać na siłę i nie pouczać, bo wydaje mi się, że każdy powinien jeść tak, jak lubi i jak czuje. Więc jeżeli ktoś czuje, że może zacząć od tego, żeby ograniczyć mięso raz na jakiś czas, to świetnie. No właśnie, bo ty nie zmuszasz, pokazujesz też dania, które są tak naprawdę dość proste, no nie zawsze. Czasem trzeba troszeczkę w tej kuchni pobyć, ale jednak rzeczywiście jesteśmy w stanie to wykonać. To nagle się okazało, że zdrowa kuchnia może być też w miarę szybka. Wydaje mi się, że wokół kuchni wegetariańskiej i wegańskiej jest całe mnóstwo mitów. No właśnie, bo baliśmy się, że jest trudna, baliśmy się, że jest droga, że jest czasochłonna, pracochłonna, niemożliwa do wykonania. Dlatego faktycznie zawsze, kiedy przygotowuję jakieś przepisy, staram się, żeby one były proste, dostępne, no i takie wykonalne dla każdej normalnej, pracującej kobiety. No dobra, a teraz wyobraźmy sobie dziewczynę, która nigdy w życiu nie włączyła palnika w kuchence. Mm-hmm. Jaki przepis, tak z głowy, mm-hmm. byś jej poleciła na start, na początek? Albo chłopaka, przepraszam, albo chłopaka. Bardzo równościowo. Mam taką przyjaciółkę, która na serio nie potrafi gotować, mm-hmm. tak w ogóle, mm-hmm. i do niedawna bała się uruchomić blender. Więc przychodzi mi ona do głowy i ona robi jedno danie i jest to cieciorka po bretońsku. Czyli wow. Tak, odpowiednik fasolki po bretońsku, tylko potrzebujemy cieciorki w puszce, w słoiku, pomidory, kilka przypraw i gotowe. A powiedz mi, czy takie przepisy wegańskie, wegetariańskie można z powodzeniem przygotowywać na takie okazje typu święta? Bo to się wszystkim zawsze wydaje, że nie, to musi być taka staropolska kuchnia. I to jak? Zaczęłabym od tego, że Boże Narodzenie i Wigilia tradycyjnie są jarskie. To znaczy większość tych potraw, barszcz, pierożki z uszkami, znaczy uszka z grzybami, czyli pierożki, są wegetariańskie. No więc inspirując się tym, można stworzyć obłędne, wegańskie, roślinne jadłospisy, które właśnie krążą wokół kuchni polskiej. I można sięgnąć po suszone grzyby, wędzone śliwki, suszone zioła różne, seler. No, całe mnóstwo przypraw. Latem, kiedy jest tak ciepło jak teraz, mamy też bób, mamy zioła, koperek, mnóstwo składników, które można łączyć i przygotowywać nie tylko na takie zwykłe, nowoczesne okazje, ale też na takie całkiem tradycyjne. Powiedziałaś trochę o tym, że jesteś zapracowana. Dwie książki na koncie, blog oczywiście. Oczywiście kręcisz mnóstwo materiałów też kuchennych, powiedzmy to. Co dalej? Bo osobiście czekam na kolejną książkę, żeby wypróbować kolejne przepisy. Jeszcze chwilę to oczekiwanie potrwa, ale mam nadzieję, że będzie warto, bo faktycznie pracuję już od dłuższej chwili nad trzecią książką. Te prace jeszcze trochę potrwają, bo myślę, że to będzie książka dla mnie najważniejsza. Bo mogę uchylić rąbka tajemnicy po raz pierwszy. I to jest u nas w Vivie. Będzie to książka o prostej, szybkiej kuchni polskiej w roślinnym wydaniu. Brzmi doskonale. Czy ja mogę zabrać Cię, Marta, i tam mi coś pokażesz, jak to zrobić? Możemy iść? Postaram się. To pa!